Ciao moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was do hotelu Santa Lucia. Kochani, Santa Lucia to jest hotel, który jest położony w miejscowości Cefalu, w którym miałem możliwość być na moich wspaniałych włoskich wakacjach, przepraszam, sycylijskich. A tak naprawdę Włochy to jest oczywiście parę regionów, kraj przepiękny, który Wam polecam. Moi drodzy, nietypowo zaczynam ten vlog, dlatego że pokażę Wam, jak jest fajnie hotel logistycznie położony. Więc tak, przede mną zobaczcie, kamerkę przesuwam, jest marketik. Tu, gdzie jest stacja benzynowa, ta Eni, słuchajcie, zatrzymuje się autokar. I ten autokar, kochani, zatrzymuje też również na nasze wycieczki, jak tu jeździmy. I słuchajcie, i tu oczywiście mamy odjazd z hotelu. Więc hotelik jest super położony, bo tak, później Was będę prowadził, więc mamy tutaj jakby dwa budynki główne. Zobaczcie, ja spam akurat nie w tym, przy którym tutaj teraz kamerą ruszam, widzicie. Grand Cefalu Santa Lucia. I słuchajcie, kolejnym atutem tego hotelu, w którym tu bym jest to, że tu, gdzie pokazuję, słuchajcie, ten budynek teraz naprost jest recepcja, a w tym drugim jest, słuchajcie, taki bar, restauracja, knajpeczka, który wszyscy uwielbiali w tym hotelu. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, jest tu cała atmosfera taka sycylijska, można tutaj zjeść dobre bułki, dobre lody, można, słuchajcie, wypić dobrego drinka, zawsze klienci, słuchajcie, hotelowi mają tutaj zniżki. I teraz Wam pokażę troszkę parę tu takich przykładów. Zobaczcie, jest tutaj słynny cannolio, tak? Są tu różnego rodzaju fajne kanapeczki. Słuchajcie, są tutaj te słynne arancini. Arancini są po 2 euro na przykład, tak? Także jest tego dość dużo, 2,50. Są to fajne przygryzki, nie są drogie. Tak to wygląda. Także także ja Wam polecam hotel Santa Lucia. I mówię, zacząłem tak nietypowo od jednego z atutów, czyli położenia hotelu. Czyli oprócz tego, jak Wam zaraz pokażę, czy z drona, czy z innych ujęć, oprócz tego, że mamy normalny bar, mamy restaurację, pokoje z widokiem na morze, basen, dodatkowym atutem jest ta właśnie restauracja. To jest taka zasada, że pierwszy się płaci w kasie. Zobaczcie, czyli pierw sobie znajdujecie produkt, a później płacicie w kasie i z kasy paragon bierzecie i dopiero Wam ta sprzedawczyni sprzeda tam arancinę, czy jakieś pączki, czy lody. Także bardzo fajnie ten bar tu wygląda, słuchajcie, jest super. Proszę bardzo, o. Poza mną jest duży ekran, tak to wygląda. Także atmosfera jest naprawdę fajna, pani barmani, kelnerzy, o. Atmosfera super i zawsze zniżki tutaj, słuchajcie, są. Kochani, wychodząc sobie z tego baru, macie piękny taras. Taras, słuchajcie, jest fajny, bo tak, prowadzi i do baru, i do budynku, gdzie się mieszka, a zarazem ma też bardzo ładny widok, słuchajcie, na basen. O, i to jest główny basen, słuchajcie, tam jest taka część też dla dzieci z grzybkiem. Ja, słuchajcie, kochani, miałam tutaj, proszę, balkonik na rogu. To jest ten główny budynek. Tutaj w tym rzadko są Polacy dywani w tym nad barem. Tu jest taka ciekawostka, słuchajcie, ponieważ w hotelu też są często śluby. Ja akurat nie miałam w tym czasie 3. I tutaj, gdzie jest ten taki trawnik, tutaj te lampki, słuchajcie, to są takie jakby wcześniejsze spotkania tych gości hotelowych, w tych gości ślubnych. I słuchajcie, a sala ślubna później tu jest jakby nad restauracją, którą Wam pokażę. Ale te śluby mi, słuchajcie, nie przeszkadzały. Czyli sobie idziemy teraz, słuchajcie, tym tarasem, który łączy dwa budynki mieszkalne. I pod spodem, po tym tarasem jest, słuchajcie, przejście. To też sobie przyjdziemy do recepcji na koniec. Tak, tu jeszcze Wam pokażę. Jeszcze tak tu przejadę. Czyli zobaczcie, czyli przekładam kamerkę. I tutaj po lewej stronie, słuchajcie, jedą te dziewczyny, słuchajcie. Tu mamy budynek z recepcją. Tu teraz, słuchajcie, mamy taki, tutaj ala takie lobby na zewnątrz, gdzie też tu jakieś imprezki są wieczorne. Dwa budynki tutaj, te główne, w których ja mieszkałem, w których jest
bar, restauracja. I słuchajcie, i tutaj dosłownie jest basenik i zobaczcie, już jest morze. Moi drodzy, jedno z pytań w trakcie moich wakacji tutaj było takie. Olo, czy przeszkadzają Ci pociągi, które przejeżdżają koło hotelu Santa Lucia? Moi drodzy, w ogóle nie przeszkadzają. To są takie elektryczne pociągi, maksymalnie z czterema wagonami, także no stres, pociągi mi nie przeszkadzają i mam nadzieję, że Wam też nie będą przeszkadzać, bo te tory są tutaj blisko, ale to jest elektryczna ciuchcia, także w ogóle nie przeszkadzały mi. Zobaczcie, nawet są teraz bardzo dobrze oświetlone. Także hotel polecam, słuchajcie, ludziom, głównie którzy zwiedzają, ludziom, którzy lubią życie. Nie jest w tym hotelu, słuchajcie, nie wiadomo jak spokojnie, ponieważ no jest tu dużo animacji, dużo się dzieje, więc jak szukacie takiego totalnego relaksu, to myślę, że hotel nie będzie aż taki doskonały dla Was. Ja go wybrałam ze względu właśnie na to, że chciałam poczuć to życie tych ludzi na Sycylii. Miasteczko Cefalu, więc codziennie sobie chodziłem do Cefalu. Słuchajcie, więc oczywiście są tu animacje, mówię, można tu przyjechać z dzieckiem, ale uważam, że to jest bardziej właśnie hotel dla par, dla ludzi, którzy lubią zwiedzać, bo też Cefalu jest genialnie położony jakby po środku północnej Sycylii, więc dobra baza podoba. Teraz Was, słuchajcie, jeszcze zaprowadzę, pokażę Wam główną restaurację. O, tak tylko zerkniemy, bo tu już jest końcówka tego. Ja miałam super, bo miałam rezerwację już na stoliku cały czas. O, teraz akurat już jest serwis zrobiony, już posprzątany. Jeszcze zobaczycie raz wieczorne ujęcie. Mam tutaj z restauracji. No, to jest główna restauracja, słuchajcie. Tu. Moi drodzy, tak wygląda recepcja hotelu Santa Lucia. Bardzo prosta, klasyczna, zobaczcie sobie. Proszę, tak wygląda ujęcie hotelu od strony basenu, od ładnych kwiatów. Słuchajcie, a tutaj wieczorami też są animacje. Można potańczyć, pośpiewać. Tutaj przy restauracji bardzo dobry serwis. W ostatnim ujęciu, słuchajcie, idziemy na plażę. I zobaczcie, tutaj ja odwrócę teraz kamerkę. Zobacz, tu schodzimy sobie koło basenu na dół. Jest takie tu bezpieczne przejście, o, w cieniu. Tu jest taki kierunkowskaz, Beach 14. Słuchajcie, jest brameczka. I słuchajcie, i proszę. I taki piękny tunel nas tutaj, słuchajcie, wita. O. I słuchajcie, przechodząc przez ten tunel, nagle znajdujemy się w raju. Beach 14, kierunkowskaz. I zobaczcie, kochani. I tu przepięknie prowadzą na plażę schodki. Dokładnie 102 schodki. Słuchajcie, i macie przepiękną plażę. Kochani, bardzo ważna rzecz. Plażę publiczną macie tutaj jakby gratis od hotelu. I ona jest taka bardziej żwirkowata, kamienista. Ja, moi drodzy, korzystam z plaży, która jest 10 minut dalej i to jest ta plaża publiczna z barem. U mnie dwa leżaki i parasolka kosztowały 10 euro. Ja z tego korzystam, słuchajcie, i ja o tym powiem uczciwie. Wolałam dać sobie te 50 euro w ciągu tygodnia na taką profesjonalną plażę, gdzie dostałam te dwie ambrele i te parasolki, tak? Więc po prostu ja w ten sposób wiem. Ale Wy, jeśli nie potrzebujecie pieniążków wydawać, to macie publiczną plażę, też, która jest za darmo piaszczysta, lub korzystacie z tych leżaków, które tu są po prostu hotelowe. Moi drodzy, podsumowując, hotel Santa Lucia w Cefalu na Sycylii. Dla kogo jest to hotel? Moim zdaniem jest to hotel dla, słuchajcie, ludzi, którzy lubią zwiedzać, lubią poznać Sycylię. Jest żywy, fajny, fajnie położony przy miasteczku Cefalu. Hotel polecam na dwóch posiłkach, śniadanie, obiad, kolacji. Plaża jest bardzo blisko, słuchajcie, trzeba zrobić, przejść 102 chodki, tak tutaj ludzie i słuchajcie, i
i na pewno hotel polecam właśnie dla tych, co, co lubią zwiedzać i poczuć klimat Sycylii. Także jeszcze raz Wam dziękuję za to, że oglądacie tego vloga o hotelu Santa Lucia. Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej jesieni w Polsce, dobrej zimy i słuchajcie, proponuję go już kupić na lato 2023. Do zobaczenia, Wasz Olo, Wasz fan. Trzymajcie się, na razie, ciao.